Czemu narcyza trudno rozpoznać? Czemu narcyz jest taki ciężki we wykryciu? Dzieje się tak, ponieważ narcyz potrafi ukrywać swoją nienawiść. Nie możesz spodziewać się, że narcyz przyjdzie do ciebie i powie ci dokładnie to, co czuje. To we większości przypadków nigdy się nie zdarzy. Narcyz Trzyma, ukrywa to wewnątrz. Chowa urazy latami. Stosuje zachowania pasywno-agresywne. Dlatego nie wiesz wprost, że masz do czynienia z wrogiem. Myślisz, że wszystko jest w porządku. Niczego nie podejrzewasz, A nawet jeśli już coś podejrzewasz, to nigdy czegoś takiego, czegoś na taką skalę myślisz, że wszystko jest dobrze, podczas gdy z narcyzem nigdy nie jest dobrze. Nic nie jest tym, czym się wydaje. Narcyz zawsze się zemści, zawsze zmusi cię do tego, byś za coś zapłacił. Nawet często nie wiesz za co. Złość i zazdrość, którą czuje w stosunku do ciebie narcyz, nie jest taka jasna. Nie jest oczywista, ponieważ najczęściej się o tym nie dowiadujesz wcale lub bardzo długo. Narcyz będzie udawać, że jest Twoim największym przyjacielem, podczas gdy jest największym wrogiem. Dlatego się otwierasz, ufasz, Twoje mechanizmy obronne zanikają, opuszczasz gardę, stajesz się łatwym celem. Wtedy Narcyz może wyłudzić więcej informacji, może dowiedzieć się więcej o Twoich słabych punktach, w które później uderzy. Narcyz zwykle nie powie Ci, co chce zrobić, do czego dąży, co ma na Ciebie, ale zobaczysz to w Jego czynach, w działaniach, w tym, co robi za Twoimi plecami w białych rękawiczkach.